Robert Uchniak, witam Państwa i rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie od debaty związkowej. Nasi goście to Piotr Szumilewicz, rzecznik OPZZ, witam serdecznie. Witam. Jest z nami również Jerzy Kłosiński, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Witam dobry. Serdecznie. I Przemysław Dzido, ekspert Forum Związków Zawodowych. Dobry wieczór. Panowie, to kilka tematów chciałbym, żebyśmy omówili, ale chyba ten najgorętszy, taki najbardziej na czasie, to otwarte fundusze emerytalne. Wokół nich bardzo dużo zamieszania. Myśmy w ubiegłym tygodniu umożliwili reprezentowanie swoich poglądów Jeremiemu Mordasowiczowi i Arkadiuszowi Błaszkowi z Forum Obywatelskiego Rozwoju. To też czas popatrzeć na całą rzecz oczami związkowców chociażby. Tym bardziej, że wokół tego tematu zaczyna się robić coraz goręcej, zwłaszcza jeśli nawet Jacek Rostowski mówi o OFE. Musimy zastanowić się, jak wyprowadzić Polskę z pułapki, w którą została wprowadzona. Mówi te słowa zarzekając się, że nie ma zamiaru likwidować OFE. Ale chciałbym też poznać, jakie jest zdanie na temat OFE poszczególnych central związkowych. No, mam na przykład oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Co uważacie za najbardziej niebezpieczne, co może się dokonać jako zmiana w tej sprawie? Znaczy tak, przede wszystkim cały problem z OFE, no to jest rok 99 i w ogóle reforma systemu emerytalnego i my tutaj widzimy w ogóle problem w tej właśnie reformie, która była bardzo niesprawiedliwa, bardzo szkodliwa i tak naprawdę, o czym się dzisiaj już mało mówi, największy problem jest przejściem od systemu opartego na solidarności pokoleń, który był do 99 roku, do tego systemu dzisiejszego, w którym są indywidualne konta emerytalne i wszyscy płacimy na siebie. W poprzednim systemie, w dwóch słowach, płaciliśmy naszych rodziców i dziadków, to był system solidarnościowy, to był system, którym zarazem, który był zarazem zmniejszał różnicę między ludźmi, którzy zarabiali dobrze i mniej, tak, to znaczy emerytury jakby spłaszczały, tak, zmniejszały rozwarstwienie, ten obecny system zwiększa, to znaczy osoby, które dobrze zarabiały, będą miały o wiele wyższą emeryturę niż te, które źle zarabiały. W związku z tym naszym zdaniem kluczowy problem to było w ogóle odejście od tamtego systemu. W moim przekonaniu było to odejście błędne, była to bardzo szkodliwa decyzja. Dzisiaj w Europie Zachodniej zdecydowanej większości krajów jest cały czas system oparty na solidarności pokoleń. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest samo wprowadzenie OFE. I OFE to jest rzeczywiście kuriozalne zupełnie instytucja, która, pamiętajmy, bo wielu z Państwa pewnie tego nie pamięta, OFE na początku brały sobie prowizję w wysokości 10%. 10% niezależnie od tego, co stawało się ze składkami, które wpłacali obywatele. Zyski były niezależne od tego, co się działo z pieniędzmi. Później przez kilka lat było 7%. Też niesamowita stopa zysku, tak? Ja tylko przypomnę jeden rok. W 2008 roku OFE straciły 20 miliardów złotych. 20 miliardów złotych ubyło składek obywateli. Natomiast same zarobiły ponad miliard. I to jest właśnie mechanizm OFE. W związku z tym my się zastanawiamy i tutaj są częściowo w OPZZ podzielone stanowiska. Moje jest dosyć, że tak powiem, krańcowe, bo jestem zwolennikiem likwidacji OFE i w ogóle postawienia twórców systemu, tego nowego systemu emerytalnego przed Trybunałem Stanu, bo moim zdaniem to było systemowe oszustwo i powinny być osoby za to odpowiedzialne. Natomiast generalnie pytanie rzeczywiście, co z tym zrobić? Moim zdaniem dążyć do likwidacji OFE na przykład przez wybór, tak, żeby obywatele wybrali. W roku, w którym OFE zaczną tracić, prawdopodobnie wszyscy by przeszli na ZUS. No ciekawe. Tygodnik Solidarność nawet na okładce wielki niepokój pod napisem OFE złożonym z cegieł pękających nieco. No tak, bo dopiero po tych kilkunastu latach okazuje się, że cały ten system nie jest wiarygodny. Rzeczywiście jest dużo wątpliwości do tego systemu. No widzimy, kto na tym zyskał. Zyskały fundusze zarządzające tymi odprowadzanymi składkami. Natomiast sami przyszli emeryci w zasadzie nie mają większych nadziei na jakieś wzmocnienie swoich emerytur z pierwszego filara, a to miała być ta składka, która miała wzmocnić ten drugi filar. No i tu jest oczywiście duży niepokój, bo ten system jednak nie zadziałał tak, jak twórcy sobie wyobrażali i wszystkie rządy po kolei, bo trzeba wziąć pod uwagę, że cała ta reforma ruszyła w zarządów AWS-u, ale wcześniej były przygotowania już zarządów SLD i później wszystkie rządy po kolei
akceptowały to, uznawały, że dobrze, że te fundusze zarządzające zarabiają krocie tych pieniędzy, że ta składka będzie bardzo niska, też wszystko widziały, więc myślę, że tu jest odpowiedzialność całej klasy politycznej, która Polską rządzi od 95 roku i widać nie byli zainteresowani przyszłością tych milionów emerytów, tylko tym, jaka kasa będzie płynęła do tych właśnie zarządzających funduszami emerytalnymi. No teraz mleko się wylało, ponieważ rzeczywiście Rostowski poszukuje pieniędzy na zasypanie dziury budżetowej, w ogóle długu publicznego, a wiadomo, że dług publiczny się powiększa z tego powodu, że no, są finansowane OFE i to jest ponad 100 miliardów złotych. No ale, że wejdę w słowo, za te pieniądze to OFE w dużym stopniu kupują obligacje emitowane. To ja mówię o samych rząd, obligacjach, bo to jest około 60%, to są obligacje, prawda? 40% to są akcje, ale można powiedzieć, że te obligacje no to są pieniądze wirtualne, to nie są pieniądze rzeczywiste, ponieważ to są obligacje Skarbu Państwa i rzeczywiście, jeśli Rostowski będzie, czy każdy minister chciał położyć na nie łapę, to je położy łapę na... No i pytanie w takim razie, jedna tylko uwaga, po co nam OFE, to my sami byśmy mogli w obligacje dawać pieniądze, jeżeli tak miałby to też, to też. Przemysław Dzido, Forum Związków Zawodowych. Ja może postaram się trochę być cyniczny dla odmiany, bo tutaj obydwaj panowie przedstawili taki bardzo, bardzo żarliwy, że tak powiem, sposób swoją niechęć do tej instytucji. Ja powiem w ten sposób, nigdy nie spodziewałem się po tym systemie niczego innego. No, czym jest system finansowy? No system finansowy to jest po prostu ruletka. To jest gra na giełdzie, albo się wygra, albo się, że tak powiem, wszystko straci. To zresztą mieliśmy możliwość sprawdzenia tego podczas pierwszego wielkiego krachu na naszej giełdzie. Też dawno, dawno temu, tuż po rozpoczęciu tak zwanych przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju. Także jak to mogło się dziać, to po prostu to było oczywiste od samego początku. W tej chwili mamy, no jaką sytuację? W tej chwili mamy sytuację kryzysu finansowego na całym świecie. Kryzys finansowy to znaczy radykalne wykupowanie długów przez banki. De facto to do tego prowadzi koncentracja majątku w rękach banków. I no to jest taka istota tego systemu, się od tego za bardzo chyba nie da uciec, tak długo jak długo będziemy bazowali na systemie pieniądza, który nie reprezentuje sobą żadnej realnej wartości, ale jest po prostu zwyczajnym, abstrakcyjnym papierem dłużnym, za który nic nie można uzyskać de facto. Więc słyszą związkowiec, mówi trochę jak liberał, no dobrze, ale... Ja nie wiem, czy to jest liberalne. To, co ja w tej chwili mówię, to jest liberał przede wszystkim powie, że każdy powinien robić to, co mu przynosi największe zyski. Jeżeli zaś przyjmujemy definicję zysku nie jako wartość dodaną, którą uzyskujemy z produkcji, ale jako stopę zwrotu zainwestowanego kapitału, no to już to jedno z drugim nie ma żadnej części wspólnej. No to tak, są dwie różne rzeczy. Też do tego OFE chciałbym, żebyśmy wrócili. No w każdym razie, jak ja powiem w ten sposób, Forum Związków Zawodowych zawsze twierdziło, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce przede wszystkim powinien być oparty, to teraz powiem jak prawdziwy liberał, chociaż liberałem nigdy w życiu nie byłem, nigdy w życiu nie zostanę. Teraz powiem jak prawdziwy liberał, powtarzam, to znaczy my twierdzimy, że to wszystko powinno być oparte na wyborze. Mamy system oparty na filarze repartycyjnym, to znaczy tym, który, tak jak kolega z OPZZ-u powiedział, opieranym na solidarności pomiędzy pokoleniami poszczególnymi, i drugi finansowy, czyli to właśnie ta ruletka. Prawda? Jeżeli ktoś zechce się bawić w ruletkę, ma na tyle duże dochody, że może się poświęcić część swoich dochodów na zabawę w Las Vegas, powiedzmy, w polskim wydaniu, no to proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, chociaż też mam dziwne wrażenie, że gdyby rzeczywiście takie prawo wyboru istniało, to w tej chwili w tym OFE niewielu by zostało. Aczkolwiek jedna uwaga,
generalnie ja jestem bardzo ostrożny wobec propozycji wyboru, dlatego że jednak składki od czasu Bismarcka tak naprawdę, no były jednak obowiązkowe i powszechne, a nie tak, że jedni chcą, drudzy nie chcą, to ruch Palikota miał taką skrajnie liberalną propozycję, że przedsiębiorcy wybierali, czy mają płacić składki, czy nie mają płacić składek, tak? Dla mnie są jednak bardzo niebezpieczne propozycje, które mogłyby ostatecznie doprowadzić do upadku ZUS-u, właśnie dlatego, że jedni by chcieli płacić, drudzy nie. Składki powinny być jednak obowiązkowe. I jedna uwaga tu a propos tego systemu kapitałowego i opartego na solidarności pokoleń. Otóż generalnie nowy system jest systemem, który odchodzi od solidarności pokoleń na każdym poziomie. Ta część ZUS-owska też jest indywidualna. To nie jest system solidarnościowy, tylko to jest część kapitałowa, tylko zarządzana przez państwo. Więc ja podkreślam, dla mnie najbardziej szkodliwe i nie wiem, czy się to da odwrócić. Chyba ja już nie wiem konstytucyjnie, a uważam, że warto było odejść od tego. Najbardziej szkodliwa była reforma 99 rok, kiedy właśnie odeszliśmy od solidarności pokoleń. To była kluczowa, zła zmiana. Panie Piotrze, ale też mam oświadczenie OPZZ-u w sprawie. Ja i tutaj jest no, wręcz żądanie, żeby był wybór, to co pan... To znaczy, nie zrozumieliśmy się, przepraszam, że tak wkładam w słowo, nie zrozumieliśmy się, nie chodzi tutaj o prawo do zrezygnowania w ogóle z uczestniczenia w systemie ubezpieczeń społecznych, bo no, to, co zostało wprowadzone, jak zostało wprowadzone, to taka jest logika, że bardzo trudno jest potem się z tego wygrzebać. Także tutaj nikt nie mówi o wolności wyboru ubezpieczeń w ogóle. My mówiliśmy tylko o wolności wyboru. Ja tylko, że mówię, że to, co my... Pomiędzy ZUS a OFE. Bo my nie jesteśmy pewni, czy prawnie da się zrobić to, co ja teraz mówię, co byłoby tak naprawdę najlepsze. Natomiast wybór między ZUS-em i OFE jest jakby w obrębie systemu kapitałowego dzisiaj. I, no i to jest niestety ta alternatywa. Jeśli patrzymy na tą reformę całościowo, czyli od tego 99 roku, no to musimy wziąć pod uwagę różne etapy. Choćby ten etap ostatni, wydłużenie wieku emerytalnego. Wydłużenie wieku emerytalnego pogorszyło jeszcze ten cały system, ponieważ teraz jest ta zasada, że musi być, że tak powiem, ta składka prawda, zdefiniowana. I ta składka zdefiniowana polega na tym, że na przykład wydłuży się okres dla kobiet z 20-25 lat, okres składkowy. Do tej pory kobiety, które no, były na urlopie wychowawczym, mogły skorzystać z okresu nieskładkowego i to liczyło im się do emerytury. W tej chwili one muszą mieć 25 lat okresu składkowego. Jaka jest sytuacja na rynku pracy? Są umowy śmieciowe, no wiadomo, nie odprowadza się składek. No to jak ta kobieta, która jeszcze ma rodzić, żeby była solidarność pokoleń, o której pan mówi, ma uzbierać 25 lat, żeby mogła przejść na emeryturę? No to został stworzony system, można powiedzieć, no koszmarny dla przyszłych pokoleń. Może jeszcze przepraszam, jedna rzecz, jeśli można. Tutaj ma pan bardzo, bardzo dużo racji z tym, że ja bym może położył akcenty na nieco innych elementach. To znaczy przede wszystkim pierwszym podstawowym, gigantycznym błędem, na jaki sobie pozwolił nasz establishment tuż po rozpoczęciu tak zwanej przemiany, było zdecydowanie się na reprodukowanie modelu neoliberalnego rozwoju gospodarki, czyli gospodarki opartej na usługach, a nie gospodarki opartej na przemyśle. Automatycznym skutkiem tego jest zawsze efekt Balas i Samuelsona, czyli zmniejszenie de facto przychodów w ramach działalności gospodarczej na terenie kraju, w którym nie ma produkcji. Są tylko i wyłącznie usługi. W tej chwili mamy rzeczywiście taką sytuację, że jeżeli ktokolwiek do Polski wjeżdża ze swoim interesem, to tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić na ulgach, które nasz system podatkowy oferuje, a potem co do zasady wycofują się na tereny obiecujące nieco wyższą stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Poza tym należy pamiętać, że jak następuje kryzys, no to pierwsze, z czego ludzie rezygnują, to usługi. Może warto jeszcze uzupełnić jedną rzeczą, która chyba naszych słuchaczy bardzo interesuje, bo jest kluczowa tak naprawdę i o tym politycy nie lubią mówić, którzy są zwolennikami OFE. Mianowicie w nowym systemie, tym, który obecnie mamy, emerytury mają być radykalnie niższe niż w tym poprzednim i to radykalnie niższe nawet przy optymistycznych scenariuszach. No, więc o ile stopa zastąpienia ostatniej pensji była w poprzednim systemie około 70%, przy czym dla osób zarabiających mało to było nawet 80-90%, to w tym nowym systemie, tym, który teraz
mamy, ma być stopa zastąpienia 30-40 i to mówię przy optymistycznych scenariuszach, więc krótko mówiąc, strasznie mają nam spaść emerytury. Co więcej, ten sam pan doktor Nagel, który jednocześnie, który zaproponował to, ażeby pieniądze, które wpływają do systemu OFE, były tylko wypłacane do pewnego okresu, nie były wypłacane przez całe życie człowieka na emeryturze. Ten sam pan doktor Nagel jednocześnie twierdzi, że najprawdopodobniej trzeba będzie wprowadzić równe, minimalne emerytury dla wszystkich emerytów w naszym kraju. Tak zwana emerytura obywatelska wtedy wchodzi. Cokolwiek miałoby to najniższa, najniższa. Będzie trzeba prawdopodobnie dopłacać do tej najniższej. I to jest problem, że skala tych emerytur poniżej najniższej będzie tak ogromna, że państwo musiał dopłacać, żeby ludzie nie chodzili po śmietnikach. Panowie, taka sytuacja teraz mnie interesuje. No bo rozumiem, że rząd jakieś decyzje najpewniej podejmie. No i macie, po pierwsze, dosyć nieoczekiwanego sojusznika, tak mogłoby się wydawać przynajmniej po tym, co mówi minister Rostowski. To po pierwsze i to mnie interesuje. A po drugie, czy związki zawodowe w tym systemie, nie wiem, chociażby poprzez komisję trójstronną, mają wpływ na to, na co rząd zrobi z otwartymi funduszami emerytalnymi? No to było widać przy wieku emerytalnym, jaki mamy wpływ na to, co się dzieje w polskiej polityce, prawda? No nie mamy niewielki, można powiedzieć. O ile w ogóle jakikolwiek. Bo komisja trójstronna jest pewnym parawanem dialogu społecznego i przekonujemy się jako związkowcy na każdym kroku, że tak jest, bo projekty ustaw mają być konsultowane, no ale one są konsultowane na zasadzie odfajkowania. W ogóle nie bierze się pod uwagę opinii związkowców, nie przestrzega się terminów negocjacji czy konsultacji w sprawie tych projektów. No to jest nagminna sprawa. Na przykład Solidarność przygotowuje już trzecią białą księgę na temat tego, jak nieprzestrzegany jest właśnie dialog Komisji Trójstronnej. I to są tomy przykładów, które można cytować. Myślę, że to każda centrala może taką samą księgę przedstawić. Nie tylko związków zawodowych, żeby nie więc, było No tak, tylko mamy do czynienia z rządem rzeczywiście neoliberalnym, czy skrajnie liberalnym, to są różne terminologie, który słucha jednak bardziej tamtej strony niż związkowców. Z tamtą strony się liczy, a z tą traktuje jak takie konieczne zło. Ale rozumiem, że to, co z OFE się stanie, to będzie musiało być konsultowane w Komisji Trójstronnej. Co to znaczy konsultacja w Komisji Trójstronnej? To znaczy konsultacja polega na tym, że rząd coś mówi, a jak się nie dogaduje, to i tak wprowadza. No właśnie. Tak. Może podam fajny komisja przykład. Nie musi się zgadzać. To jest idealny rządu. Nie ma dyskusja na temat wysokości płacy minimalnej w zeszłym roku. Przychodzi pan minister Bucior i mówi, że możemy rozmawiać o płacy minimalnej, ale nie większej niż kwota podana 1500 brutto. Tak jest. No tak. Przepraszam najuprzejmiej, to była kwota minimalna, która wynika, nawet nie za bardzo wynikała z ustawy. Potem jeszcze dzięki temu, że panowie, że związkowcy dopatrzyli się nieścisłości w wyliczeniach prowadzonych na podstawie ustawy przez Ministerstwo Finansów, udało się nam nieco podnieść ten próg płacy minimalnej. No ale skutek mamy teraz taki, że w Polsce płaca minimalna to jest równowartość około 2,5 euro, a w najbliższych Niemczech to jest 8,5 euro. Skutek jest ewidentny. No w Wielkiej Brytanii Polacy to jest druga co do wielkości mniejszość narodowa po Hindusach. W Irlandii największa. W samej Wielkiej Brytanii jest ponad 600 tysięcy Polaków, którzy tam, żeby było ciekawiej, rodzą dzieci, mają dzieci, zarabiają jakieś pieniądze. Tylko pytanie. To są w większości przypadków ludzie wykształceni, nieźle wykształceni, cokolwiek miałby to oznaczać, to znaczy po studiach wyższych. Jeżeli jadą tam na miejscu, a tam na miejscu wysokość bezrobocia wśród ludzi młodych, wykształconych też nie jest niższa niż w Polsce, to pytanie zasadnicze brzmi, gdzie oni pracują, a jeżeli gdzieś pracują, to jakie stawki im są płacone. Proszę panów, proponuję chwilę muzyki i wracamy do rozmowy za moment.
Proszę Państwa, trwa debata związkowa, jak zwykle we wtorek, raz w miesiącu w Polskim Radiu RDC w wieczorze spotykamy się na debacie związkowej. Dzisiaj przedstawiciele trzech największych central związkowych. Jeszcze kończąc wątek OFE, bo on jest dosyć ważny, no to już wiem, że pewnie w Komisji Trójstronnej centrale wyrażą swoje zdanie. Jak będzie z wzięciem go pod uwagę, no to już wiemy na przykładzie innych doświadczeń w Komisji Trójstronnej, a chciałbym ten wątek zakończyć jeszcze pytaniem o to, że rzeczywiście kto wie, czy takim paradoksalnym sojusznikiem związkowców nie stanie się w tym momencie sam Jacek Rostowski, który mówi, że zostaliśmy w pułapkę zapędzeni z OFE. No ale tak mogą te cytaty, ten sygnał odebrać. Wie pan dlaczego? No bo słuchacze, jednak chociażby związkowców interesuje wysokość przyszłych emerytur właśnie pracowniczych, bo to jak sobie poradzi minister Rostowski z deficytem, no to jest jego problem. On sobie nie umie radzić od lat z tym deficytem. Natomiast to, że ten system może w jakimś sensie być niewydolny, mówimy o OFE, czy on może, ta składka będzie w przyszłości bardzo niska, to wiadomo, że będzie niska, no ale że ona będzie tak niska, że nie będzie tym wsparciem w drugim filarze, no z tego nie można tak zostawić. Tu jest problem, tu związkowcy powinni domagać się właśnie od rządzących wyprostowania tej ścieżki, bo ta ścieżka po prostu poszła krzywo. I to należy naprawić, zweryfikować. Nie można powiedzieć, że składki będą niskie, umywamy ręce, tak się potoczyło. Nie, to tak nie może być. I tutaj jest rola związkowców do zaprotestowania, jeśli chodzi o wysokość tych przyszłych składek emerytalnych. Znaczy, tu jest też tak naprawdę wiele problemów, bo pytanie, co to znaczy, że Rostowski miałby pójść śladem związkowców. Mianowicie tu jest kilka kwestii. Na przykład to, co OPZZ od wielu lat, zresztą inne związki też proponują, zmienić politykę rynku pracy i politykę rodzinną. Tak? Jeżeli w Polsce bezrobocie obecnie jest ponad 2 300 000, no to też są ludzie, którzy nie płacą składek, którzy nie są obecni na rynku pracy, których czekają w domyśle bardzo niskie emerytury. Zakres umów śmieciowych się zwiększa, rząd nic z tym nie robi pomimo apeli, a te apele to nie chodzi tylko o to, chociaż to jest bardzo ważne, że umowy śmieciowe to jest brak stabilności zatrudnienia, to jest zazwyczaj ubóstwo, to jest brak możliwości realizacji, prawda, celów rodzinnych i tak dalej, ale to jest też, to się przyczynia do kryzysu właśnie systemu emerytalnego. No, jeżeli chodzi o składki, to problem jest nie tylko z OFE, chociaż to jest bardzo duży problem, ale problem jest też taki, że tak naprawdę coraz mniej sposobów pracy jest oskładkowana, tak, bo z jednej strony to są umowy śmieciowe, które nie są oskładkowane i rząd nie chce na razie oskładkowywać. Nie chce ograniczać umów śmieciowych, żeby to stawały się umowy etatowe w pełni oskładkowane. Z drugiej strony są na przykład różnego rodzaju premie zarządów, rad nadzorczych, też nieoskładkowane. Różnego rodzaju diety też nieoskładkowane. Mowa jest ciągle o tych przedsiębiorcach, że oni są tak strasznie cierpiące, a przecież bodaj z tego co pamiętam około 90% przedsiębiorców to jest te pierwsze 2 lata, czyli obniżone składki. Czyli znowuż ten system emerytalny nie dość, że jest źle skonstruowany i opiera się na OFE, które okradają społeczeństwo, to na dodatek jeszcze strasznie dużo typów umów jest po prostu nieoskładkowanych. I tu jest ten problem, o którym tu wspominaliśmy i chyba Rostowski sam o tym wie, że jak tak dalej pójdzie, to połowa pracowników, którzy nie płacili składek, będzie musiało dostawać jakąś emeryturę obywatelską i wtedy i tak rząd będzie musiał podwyższyć podatki. Ale ja idę trochę do takiego myślenia, że to co chce Ministerstwo Finansów, to rząd raczej wprowadza. Więc bardzo jestem ciekawy, co tak naprawdę słowa Jacka Rostowskiego oznaczają w stosunku do OFE i na ile to mogłoby się pokrywać z tym, co wy wyrażacie. Zbieżność jest przypadkowa zupełnie. To znaczy przede wszystkim pan minister Rostowski oferuje taki sposób ucieczki od kryzysu, który jest absolutnie nie do przyjęcia dla nas. To znaczy on chce zwijać państwo i chce zwijać gospodarkę. On chce oszczędzać, czyli mniej wydawać. A my twierdzimy,
że trzeba po prostu w tej chwili zacząć inwestować, zacząć budować miejsca pracy, zacząć budować między innymi fabryki. Wszyscy będą się teraz śmieli, którzy mają umysły już zmodyfikowane przez liberalne pomysły, no ale tak już... Lepiej to może nadać. Potrzebna jest polityka przemysłowa, bo tak. Budować fabryki to pachnie trochę, ludzie mogą to źle zrozumieć. Źle powiedziane. Natomiast tak, polityka ale to chodzi przemysłowa. O to, tak. Każdy porządny kraj na świecie ma swoją politykę przemysłową. Czy to będzie Rosja, czy to będzie Turcja, czy to będzie Francja. Natomiast w Polsce jej nie ma. I to jest zadziwiające. Przede wszystkim w Polsce nie ma żadnej polityki gospodarczej. Ale też usługi socjalne, usługi opiekuńcze, na przykład usług dla starszych ludzi w Polsce w ogóle nie ma. W ogóle to jest tak potwornie drogie, że to ludzie sobie mogą pomarzyć. Czy te usługi, jak chodzi na przykład znowuż w tym roku cięcia na przedszkola, miała być potężna polityka rodzinna i dzisiaj żyjemy, że figa z makiem. No miało być 320 milionów na tą 6 i 7 godzinę, znaczy, za symboliczną złotówkę. Mamy rząd, który umywa ręce od wielu obowiązków, które należy. Nie, bo mówię, że to też są nowe miejsca pracy, te usługi opiekuńcze. Ja może powiem w ten sposób. Po 44 roku na rosyjskich pancerzach wjechał nam system, który spowodował, że odebrano ludziom majątek. Przez ponad 50 lat ci ludzie sami nie mogli budować tego majątku. Potem nagle przyszła tak zwana wolność, która polegała na tym, że pewna wybrana grupa ludzi miała możliwość się dorobić na majątku państwowym. Resztę sprzedano za psi grosz, całą resztę potem jeszcze likwidowano. No ja nie chcę przypominać, co się działo z polskimi stoczniami. Ale właśnie miano co likwidować, więc PRL jednak budowano ten przemysł. No dobrze. A panowie, a gdybyśmy właśnie ale to na potrzeby rosyjskie, także to o tym nie możemy rozmawiać. Na taką ścieżkę, bo kilka dni temu rzeczywiście, co na przykład znowu OPZZ w takim liście otwartym do premiera zauważył, premier sam jakby nieprowokowany zabrał głos w sprawie Komisji Trójstronnej właśnie, bo powiedział, Komisja Trójstronna wydaje się być miejscem dobrze pomyślanym po to, żeby związki zawodowe, pracodawcy i władza wykonawcza mogły ze sobą rozmawiać. No to w takich okolicznościach dosyć szczególnych, no i taki apel nawet mam OPZZ-u przed sobą, żeby udostępniać kanały publicznej telewizji, Radia Parlament, żeby może w takim razie w ogóle informować ludzi o tym, co się dzieje w Komisji Trójstronnej. No właśnie, ja osobiście, że tak powiem, lobbowałem na rzecz tego projektu w OPZZ-cie. Wydaje mi się to o tyle ważne, że naprawdę państwo nas słuchający tego nie wiedzą, nie mogą właśnie wiedzieć, bo Komisja Trójstronna jest niejawna. Warto byłoby, żeby była jawna między innymi po to, żeby ludzie zobaczyli, jak często władza kłamie, może by przestała troszkę kłamać, jak często władza jest bezczelna. Na przykład jak Donald Tusk ostatnio skarżył się, że Piotr Duda się nie pojawia na Komisji Trójstronnej, a sam Donald Tusk, ja tam jestem na wszystkich obradach, nie widziałem Donalda Tuska. Nie widziałem Wincenta Rostowskiego, który jest członkiem Komisji Trójstronnej stałym. Nie widziałem Adama Jassera. Nie widziałem skądinąd, co śmieszne było, była Henryka Bochniarz, niedawno ją oglądałem i ona mówiła, no, że ten Duda się nie pojawia, ci związkowcy, jej też nigdy nie widziałem, pani szefowej pracodawcy z Warszawy. W związku z tym społeczeństwo być może jakby zobaczyło obrady Komisji Trójstronnej, to by zobaczyło, jak często władza kłamie. Być może rządzący zaczęliby troszkę dbać o te słowa i być może rzeczywiście... Tak zwani szerpowie i po stronie jeszcze związkowej jedna uwaga, i być może troszkę by wzrosła ranga Komisji Trójstronnej, bo to nie chodzi o to, żeby siedzieli dziennikarze na sali, zadawali pytanie, żeby była jatka, tylko żeby społeczeństwo mogło widzieć, co tam się mówi i żeby mogło weryfikować, sprawdzać władzę po prostu. I nas też. Znaczy przede wszystkim nie można powiedzieć, że prace Trójstronnej Komisji są niejawne. To jest daleko posunięta nadinterpretacja. Przede wszystkim posiedzenia plenarne. To są posiedzenia, które są ogólnodostępne. Każdy dziennikarz tam może bez żadnych ograniczeń wejść, nagrywać, cokolwiek no robić i tam rzeczywiście... Może. Nie może wejść. Przepraszam, ale jestem członkiem Trójstronnej Komisji od dawna i wiem tylko jedno, że tylko na posiedzenia zespołów problemowych, tych, które się zajmują konkretnymi sprawami, które nie... Mam inne doświadczenia. Ja też. Jako redakcja, tam rzeczywiście dziennikarze nie mogą wchodzić na zezwolenie przewodniczącego takiej grupy. No więc nikt nie wchodzi, to może nie jest przypadek, że tych zezwoleń nie ma. Ale panowie, pogodzę was, no gdyby zapytać tak zwanego przeciętnego Kowalskiego, co to jest Komisja Trójstronna, nie wiedział. A to jest właściwie ważne ciało. No tak. Czy ważne to jest kwestia dyskusyjna? Mogłoby być ważne. Ale powinno być ważne. Ale co dalej? Bo nie jest na tyle ważne. Ono rzeczywiście powinno być ustawowo inaczej umocowane.
przecież można ustalić z władzami Trójstronnej Komisji o tym, że osoby z zewnątrz też mogą brać udział, no może nie brać udział, to jest źle powiedziane, ale przysłuchiwać się pracom Trójstronnej Komisji, przecież no musimy ale pamiętać to nie chodziło o tym, że o to, żeby lud sobie przychodził 200 tysięcy, tylko żeby udostępnić publicznie no w jakimś mediu. Studenci na przykład Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniu. Dobrze, ale może jaka jest konkluzja? Może pan konkluzja, czy nie należy, jest należy to znaczy, rzeczywiście ja się obawiam po prostu upublicznić tego. Posiedzenia. Ja się obawiam. Jest tego. Obrady Sejmu są, obrady Senatu są, jest TVP, Parlament, wszystkie komisje są sejmowe, no a nie właśnie. Może być komisja. Szanowni panowie, ja się po prostu obawiam tego, że wprowadzenie tam mediów na stałe spowoduje dokładnie ten sam efekt, który powstał w polskim Sejmie i Senacie. Ale jaki efekt? No, jeżeli chce pan teraz mi powiedzieć o tym, że te ciała są wysoko notowane, no, ale władza powinna być jawna, to nie jest wina tego, że są obrady transmitowane, tylko dlatego, że władza jest po prostu kiepska. Władza jawna to jest ja zupełnie myślę, że jedno tylko zdanie, powtarzam, nie chodzi o to, żeby dziennikarze siedzieli na sali, pokrzykiwali, mówili nazwij tam Ziutka kretynem, to będzie atrakcyjniej, tylko żeby na przykład w TVP Parlament, czy nawet na YouTubie pojawił się filmik i obywatel sobie myśli, no dobra, miałoby 1600 płaca minimalna, to ja wysłucham, czy rzeczywiście by szef rządu złamał słowo. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Tam dialog społeczny jest podniesiony w ogóle do takiego poziomu, że u nas to w ogóle nie mamy wyobrażenia. I to, co się ustali właśnie w dialogu społecznym między partnerami społecznymi, jest święte. A u nas jest to po prostu rzecz, którą można podrzeć albo zignorować bardzo szybko. Więc ja myślę, że upublicznienie mogłoby pomóc w przekonaniu, że dokładnie. To ciało jest istotne, ale tak naprawdę na razie jest parawanem. Ono powinno być istotne, jeśli chodzi o całe ustawodawstwo. Myślę, że ono nie jest na tyle umocowane, żeby tak. Opinie, które tam zapadają, były jednak wiążące dla projektodawców, a one nie są wiążące. One są po prostu sobie amuzą, prawda? No dobrze, przepraszam. Panowie, ale trend drobny. W sensie konstrukcyjnym. Trójstronna komisja to nie jest organ, który ma sprawować jakąkolwiek władzę. To jest no ciało... No i dlatego tu się z panem zgadzam, żeby zwiększyć jej rolę. Ale to jest ciało wyłącznie o charakterze opiniodawczym. No ale to tak nie powinno Jeżeli tak, tak nie jest, ale właśnie. Nie może być inaczej, panowie. No jeżeli no mamy to państwo... To nie jest konstytucyjne, prawda? Przepraszam, jeżeli mamy państwo demokratyczne, to wszystkie organy władzy muszą pochodzić z wyboru. A Trójstronna Komisja no nie pochodzi z wyboru. Bardzo, ale są systemy, w których nawet wybór prezydenta jest przez parlament na przykład. To, są różne ale to ciała. Jest, to jest pośredni wybór, ministrowie też nie są wybór. Z wyboru demokratycznego. Ale też jest to nadal wybór pośredni, pan. No i z komisją. Panowie, to ja może drobny w trend zrobię. Kto jest kibicem Legii Warszawa, ręka do góry, 1-1 w tej chwili. Aż było tak pięknie, bo odwali chwili, strzeli na 1-0 po 3 minutach karny i 1-1. No dobrze, ale wracając do spraw związkowych. Może to po prostu polega na tym, że ranga sprawy, tak jest w świecie urzędniczym, ranga sprawy rośnie wraz z tym, kto prowadzi sprawę. To może gdyby premier był zobligowany dokładnie. Do tego, żeby firmować stronę rządową. Czy wicepremier przynajmniej? No jest wicepremier. No, że w tej chwili tak. Nie jest, rzeczywiście. W tej chwili jest, ale co do zasady minister był wicepremier. Pracy i spraw społecznych. Tak. Gdyby to był wicepremier, to też to były znaczy, te same narzekania. Gdyby to był sam premier. No, ja bym był w pełni za i OPZ byłby w pełni za, natomiast my w ogóle jesteśmy za tym, żeby zgodnie z tym, co tutaj pan też mówił, zwiększać rolę Komisji Trójstronnej na różne sposoby. Myśmy też ostatnio, Jan Gus proponował, zaczął się zastanawiać nad tym, czy nie warto byłoby na przykład zastąpić Senatu jakąś izbą składającą się z pracowników, pracodawców i na przykład samorządowców. Czy właśnie nadanie samej Komisji Trójstronnej pewnych funkcji ustawodawczych, czy to, co tutaj też pan Solidarności mówił, żeby właśnie były wiążące postanowienia Komisji Trójstronnej, a nie my ustalamy sobie na przykład płacę minimalną na poziomie X, a ostatecznie X minus 20 zł. No bo się Ministerstwo Finansów nie zgodziło. Ale panowie, żeby to zmienić, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, trzeba zmienić konstytucję w sprawie referendum, które też, można powiedzieć, możemy sobie przeprowadzić referendum i... Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. W konstytucji jest zapis o tym, że władza jest zobowiązana do prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia i co z tego?
No to jest dużo takich bardzo ciekawych. Albo że mieszkalnictwo socjalne. A co o ochronie zdrowia jest pięknego napisanego w Konstytucji? Bardzo dużo fasadowych rzeczywiście przepisów, które niewiele znaczą. Panowie, to ja przypomnę o tym, że Światowy Dzień Walki z Bezrobociem miał miejsce nie tak dawno, 5 dni temu, 11 kwietnia. Dzień po 10 to może dosyć nieszczęśliwie wypada, bo to inna rocznica 10 zaprząta uwagę wszystkich. Ale czy centrale coś robiły w ramach tego Światowego Dnia Walki z Bezrobociem? No bo ja słuchałem takich zapowiedzi, że jak tylko się wiosna zacznie, to Jan Gus w tym przodował oczywiście, jak tylko się wiosna zacznie, to zobaczycie. Solidarność przeprowadziła strajk, przypomnę, na Śląsku. No ale już miesiąc przebył. Przepraszam, wszystkie trzy centrale. Nie można powiedzieć, że Solidarność... Na Śląsku zgoda. Nasz przewodniczący bardzo ostro działał. Była inicjatorem i tak wzięła na siebie główny ciężar tego przeprowadzenia tego strajku, a Solidarność w całym kraju poparła pikietami w miastach wojewódzkich. Ale ma pan rację, rzeczywiście na Śląsku to była wspólna akcja wszystkich głównych central. I tam między innymi ten postulat dotyczący właśnie walki z bezrobociem i spraw dotyczących właśnie przemysłu, polityki przemysłowej, no był zupełnie podstawowy. Więc to jest permanentne działanie w związków zawodowych Solidarności przede wszystkim. I śmieszny wydaje się ostatnio konferencja, która była dosłownie kilka dni temu ministra pracy, który zaczął się chwalić, że bezrobocie spadło o 0,1. Czyli można powiedzieć, że zupełnie niedostrzegalne, wskaźnik zupełnie niedostrzegalny. Zresztą on się nie potwierdza w rzeczywistości, bo na przykład żeśmy zrobili od razu weryfikację, bo minister podkreślał, że szczególnie w województwie, w województwach zachodnich, na ścianie zachodniej, na Pomorzu Zachodnim. Tam miało bardzo radykalnie zmniejszyć się to bezrobocie. Nieprawda. Tam jest sytuacja cały czas dramatyczna. Wysokie bezrobocie powyżej 20%. I tutaj jest cały czas takie jakieś zaklinanie rzeczywistości, prawda? Rzeczywistość co innego, a propaganda rządowa co innego. Tak jakby z jednej strony byli przerażeni sytuacją i bezradni, bo nie mają żadnych sposobów, metod na odkręcenie tego niekorzystnego trendu, a rzeczywiście w tych postulatach strajkujących na Śląsku były sposoby walki z bezrobociem. Były propozycje walki z bezrobociem, ale to również spotkało się z kompletną obojętnością i z lekceważeniem ze strony rządowej. Co dużo mówić, organizacje związkowe spotykają się od lat. Rozmawiamy na ten temat naprawdę bardzo rzeczowo. Mamy naprawdę ogromną ilość pomysłów, ale jedyną rzeczą, z którą się spotykamy w naszym kraju, to jest polityka walki z bezrobociem polegającym na tym, że ludzi się wysyła na studia, przez co przez 5 jeszcze lat nie są oni rejestrowani na bezrobocie. Jest, polega ona na niszczeniu szkolnictwa zawodowego, przez co w tej chwili nie mamy już wykwalifikowanych młodych ludzi, którzy mogliby pracować w usługach, w produkcji, prawda? Tylko mamy wykształconych socjologów, czy tam, nie wiem, socjologów biznesu, czy cokolwiek innego, ale największym środkiem, że tak powiem, walki z bezrobociem w naszym kraju, z największym sukcesem, to było wejście do strefy Schengen. Z miejsca, z dnia na dzień, ponad 2 miliony ludzi z tego kraju po prostu zwyczajnie uciekło. Ja pamiętam czasy, jestem młodym człowiekiem jeszcze, ale pamiętam dokładnie czasy, w których wszyscy młodzi, prawie wszyscy młodzi ludzie, moi rówieśnicy, twierdzili, że jedyną dla Polaka dobrą alternatywą jest uciec za granicę, na tak zwany Zachód. Mhm. I przepraszam, co w tej chwili mamy? I to się zmieniło się. I tak odpowiadając na to pytanie, to co związki zrobiły z okazji Dnia Walki z Bezrobociem, no to problem polega na tym, że związki w Polsce nic nie mogą zrobić, bo są właśnie niedecyzyjne i o tym był ten poprzedni wątek, o tej Komisji Trójstronnej. Byśmy bardzo chętnie realizowali różne pomysły walki z bezrobociem, no już począwszy nawet od tych 7 miliardów złotych Funduszu Pracy, który minister cały czas nie chce wypuścić. W związku z tym jest cała masa propozycji, tylko my jesteśmy niedecyzyjni. Bardzo byłoby dobrze, moim zdaniem, gdyby Polska
Polska była krajem, w którym rzeczywiście związki zawodowe, proszę bardzo, razem z pracodawcami czy samorządowcami, miałyby wpływ na politykę społeczno-ekonomiczną. Ale właśnie nie mają. My lobbujemy, my naciskamy, natomiast w Polsce, tak jak mówię, nie przestrzega się punktu konstytucji z roku na rok, który mówi o tym, że władza jest zobowiązana do prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia. Co to znaczy? To znaczy, że przynajmniej rząd nie powinien zakładać, że z roku na rok bezrobocie wzrośnie. To jest łamanie konstytucji właściwie wprost, tak? Ale może dlatego, że ilu Polaków jest w związkach zawodowych zrzeszonych? No jakieś 15%. Znaczy pracujących. A w małych firmach nie mogą być. Tak, Z drugiej strony pada argument, no są niereprezentatywne po prostu. No ale to nie ma takiego większego znaczenia. We Francji jest mniejszy procent, zdaje się 7%, a są reprezentatywne. To chodzi o rangę, jaką się nadaje związkom zawodowym, w tym właśnie dialogu społecznym i umocowanie prawne. Hmm. Jeśli ono jest, jeśli tam są zakłady, że tak powiem, związane układem zbiorowym pracy, branże i zakłady, to przestrzega się tych układów zbiorowych pracy, a u nas w ogóle nie ma branż i nie ma zakładów, które mają układy zbiorowe pracy, które regulują wzrost wynagrodzeń, no wszystko regulują, takie poziom płacy minimalnej. Na przykład ostatnio chyba minister pracy mówił, że no w Niemczech nie ma płacy minimalnej. Nie ma płacy minimalnej, ale właśnie są układy zbiorowe, które regulują i wysokość płacy minimalnej. A jeszcze regulacje poszczególnych landów. Jeszcze jedna rzecz, zanim się rozwinie sprawa dalej, bo tu została powiedziana pewna rzecz, którą trzeba po prostu zwyczajnie wyprostować. Związki zawodowe nie są od tego, żeby zapewniać ludziom pracę. Związki zawodowe są tych od już tego, zatrudnionych. Nie tylko, również nie osoby bezrobotne. Nie mają możliwości też instytucjonalne. Żądamy również wprowadzenia prawa koalicji, które by umożliwiało wstępowanie w szeregi związków zawodowych również osób, które zostały zmuszone do przejścia na tak zwane kontrakty. No to są te tak zwane alternatywne formy zatrudnienia, które się w naszym kraju rozpleniły w tej chwili. No w firmach poniżej 10 osób w ogóle nie ma związku. Zupełnie niebywały. Jedna podstawowa informacja, proszę Państwa, jeżeli średnia w ramach Unii Europejskiej umów na czas określony wynosi około 14%, a w Polsce w tej chwili ten poziom, to znaczy tych umów na czas określony wynosi ponad 23, jesteśmy na ostatnim miejscu albo na pierwszym, jeżeli chodzi o ten poziom w ramach Unii Europejskiej, tylko się tak czasami wymieniamy z Hiszpanią, powiedzmy. Dlatego my rzeczywiście, związki powinny rzeczywiście stworzyć pewien, może taki program minimum w sprawach rynku pracy, bo przecież zauważcie Państwo, że w Unii Europejskiej na aktywizację bezrobotnych wydaje się 8 razy więcej niż w Polsce, przeciętnie w Unii Europejskiej. 8 razy więcej na aktywizację zawodową. Co drugi bezrobotny, który przejdzie dofinansowany staż w firmie, zyskuje stałe zatrudnienie. A co się u nas robi? Obcina się fundusz pracy. Czyli można powiedzieć, no to, co jest jakimś takim, tą dźwignią ratowania rynku pracy, no, ona kompletnie nie działa, nie funkcjonuje. To jest taki smutny paradoks. Dla rządu jest smutny to paradoks, sprawa zupełnie obojętna. Że mamy ostatnie miejsce, pracownik, jak chodzi. Nawet najlepiej wykształcony, najlepiej dokształcony w ramach tak zwanej aktywizacji bezrobotnych nie znajdzie pracy, której nie ma. Jak chodzi o wydatki na politykę rodzinną i politykę rynku pracy w Unii Europejskiej. Jedyne, co jest zagwarantowane, jak chodzi o poziom wydatków, to jest polityka wydatki na obronność. To jest 1,95% PKB. Natomiast łącznie wydatki na politykę walki z bezrobociem i politykę rodzinną to jest 1,2% bodaj obecnie. W związku z tym rzeczywiście tu jest katastrofalnie jedno zdanie o tych związkach zawodowych. Mianowicie to, że w Polsce uzwiązkowienie jest 15%, na przykład w Szwecji czy Finlandii tam koło 70%, to nie jest kwestia taka, że polscy pracownicy to nie lubią związków zawodowych i nie chcą do nich wstępować, czy jest, nie wiem, są jacyś bardziej pasywni, tylko chodzi o to, że tam jest kompletnie inna ustawa, że na przykład w krajach skandynawskich związki zajmują się między innymi ubezpieczeniami od bezrobocia, zawiadują nim. Opłaca się należeć do związków zawodowych, związki są o wiele silniejsze, związki się traktuje poważnie, związki realnie podejmują decyzje, a w Polsce po prostu się nie opłaca, a w sektorze prywatnym związków po prostu nie ma i nie dlatego nie ma, że pracownicy tak mają fajnie, że nie chcą do związków należeć, tylko nie mogą, są zastraszeni, boją się i tak dalej. No to, co się dzieje w tej chwili, to ja w tej chwili mogę powiedzieć chyba najlepiej. Jestem prawnikiem i
wprowadza w ramach projektu unijnego porady prawne. Jedyną właściwie rzeczą, z którą się stykam na co dzień, to są pytania, jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy pracodawca stosuje środki zastraszania członków organizacji związkowych. No tak, to straszne też rzecz. Doświadczenia z takich audycji poradniczych, prawnych w środę, które są o tej samej porze. No to faktycznie, jak dotykamy rynku pracy, to jest najstraszniej chyba. Takie mam wrażenie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Przypomnę, nasi goście to Piotr Szumlewicz, rzecznik OPZZ-u. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Jerzy Kłosiński, NSZZ Solidarność, redaktor naczelny Tygodnika Solidarność. I Przemysław Dzido, ekspert Forum Związków Zawodowych. Dziękuję, dobranoc. Już 20 za 3 minuty. Tylko powiem spokojnie kibicom Legii, spokojnie, już jest 2-1.